Siemka, tu Gamil. Dzisiaj orzemy podrzebak. Wczoraj sieliśmy rzepak na innym kawałku. Ustawialiśmy silnik. Wstawiłem post na YouTube, bo żeby wam pokazać, to znaczy pokazać, że agromasz naprawdę nas zdziwił. W Pombrodnicy nie mieliśmy akurat takiego, nigdy się tak nie trafiło, żebyśmy dwa razy kręcili to samo i taka sama dawka wyszła. To nas naprawdę zdziwiło i to nas cieszy. Wczoraj zasiedliśmy 12 hektarów, zaczęliśmy około godziny tam pierwszy jakoś tak, siać dopiero. 12 hektarów do godziny 20 jest chyba naprawdę dobrym wynikiem na 3-metrowy zestaw z HSX-em. Jak dobrze widzicie, mamy pół 5-skibowe. Jest to nowy nabytek. Jest to Ferdinand ES100 Vario na kółku podporowo-transportowym. No i sobie latamy. Zetor 170 daje radę. Zapotrzebowanie mocy. Użycie mocy mam na 91 do 99%, pokazuję czasami miejscami. Ja tak to 91, 80, tam 7 nawet pokazuję. Czyli nie jest źle. Robotę robi. Musi. Jest rozstawiony na maksa, na 2,5 metra. 2,55 niby tak, bo tam 20 cali to 51 cm niby. No i tak sobie możemy. Możemy z prędkością 9,5 km na godzinę. No i teraz wyjdę, pokażę co i jak. Pług był przyprowadzony w sobotę. Sobotę. Wczoraj trochę orałem. Niedzielę, no mówiłem, że się niedzielą nikt nie dorobi. No, nikt się nie dorobił niby, ale no zobaczcie, że czasem w niedzielę warto porobić i można mieć trochę sprzętu nowego. Trochę, no my mamy prawie wszystkie już sprzęt nowy. Mamy dużo sprzętu nowego i cały czas coś dochodzi nowego, zobaczycie w dalszych filmach. Na pewno będą nowe nabytki. Jest już jedno zamówione, nie będę zdradzał co to jest, ale zobaczycie sami. Jeżdżę z obrotami 1750 obrotów. No i tak sobie śmiga na jedynce. Na automacie mam ustawione pobiegi, że przy zawracaniu zmniejsza bin do najmniejszego. Zawrócę, dodaję gazu, pyk, wskakuję sobie. To też zobaczycie, muszę wam pokazać pług. Klocek trochę mały mamy z przodu, bo jest 700 kg tylko. I no, mógłby być większy. Na razie musimy robić z tym co jest, ale na pewno będzie obciążnik. Będzie tonę 200, albo tam zobaczymy jak znajdziemy, jaki będzie w tego, żeby to fajnie wyglądało i robota robiła, nie? Pług się liniuje. Teraz obracamy. I rozstawi się na maksa. Na maksa. Teraz mogę tym rozdzielaczem sobie zwęzić. I mogę tak sobie na przykład orać. Jest to naprawdę fachowe przy oborywaniu i oborywaniu, dokańczaniu pól. Klocek 700 jest to oryginalny od HSX-ów, tylko kupiliśmy belkę. Tu jest pług. Oczywiście on był na innych dłutach, wsadziliśmy swoje, bo są tańsze i można
tyle samo orają, no to ja nie wiem po co to kurde płacić. I tamte są nieobrotowe, te mamy obrotówki. Kółko jest transportowe, przekładamy bolec, obracamy, tu blokujemy, regulujemy to obydwie. Przełączamy belkę, żeby sobie kółko latało w koło. Stawiamy go na pion i uruchamiamy tu blokadę. Wyskakuje blokada, blokuje nam cały puk, że sobie stoi. Puk jest nowy wzięty. No trzeba się rozwijać, nie? I roboty ubywa. Zawsze z orki nie odejdziemy tak za bardzo, za szybko, no bo jesteśmy jakoś za bardzo w tą orkę tak przekonani, że no niby można to zrobić bezorkowo szybciej, ale no orka to jak to Szoko mówi, że orka orunia. Choć są lata suche, ale teraz na przykład dopadało nam w nocy, że zator się ślizga. No ale trzeba orać, no to mam ostatnio tam 12 hektarów po drzewach, no i resztę potem już będę jechał pod złoże. Rzepaku będzie 45 hektarów. Musi się tu wyślizgnąć z tego najgorszego, bo to błotko i pod górkę. A to właśnie tak popadało przez noc, spadło około tam 20 litrów. Tak jakoś. Chyba nawet dało. No może nie 20 litrów, ale z 15 mi się wydaje, że na pewno spadło. No i jest takie błotko się zrobiło na wierzchu. Takie przekropuje, taki ciulowy czas, no. Ale co zrobić? No też jest potrzebny i niech pada, no. Pod rzepak akurat, że trochę będziemy mieć późniejszy zasiew, u nas wszyscy trochę opóźnili ten zasiew ze względu na suszę. Było strasznie sucho, nie dało się orać, niektórzy bezorkowo no posiali trochę szybciej, ale w ten pobił nie wiem jak to będzie, zobaczymy. Ze względu teraz na te zimy co nie ma i no to możemy trochę opóźnić nawet zasiew, to tam nie szkodzi mi się wydaje. A rzepak będzie na pewno, no. Wracając do Agromaszu. Agromasz naprawdę jest solidną firmą. Przed tą kroczyną. Agromasz jest naprawdę solidną firmą, bo wymieniło nam znaczniki. Te właśnie zadziory, co się czepiałem. Przyjechali, wszystko wymienili. Kółka zrobili. Nic się nie zaciera, jest elegancko. Siew, no to ustawiliśmy na pierwszy bieg, przełożyliśmy łańcuch na pierwszy bieg, bo fabrycznie jest na drugim biegu ustawiony siewnik, jest kalibrowany niby. Przestawiliśmy sobie łańcuszek, ustawiliśmy tak jak na tabeli mniej więcej pisze. Wyszło, miało wyjść 2,60. Ustawiliśmy, no tak ustawiliśmy troszkę mniej. Tam pokazywało, że na skrzynce powinniśmy ustawić na szóstkę. Ustawiliśmy 5,59. 2,58 pokazało. No i tata mówi, że może być, elegancko będzie, nie? No i jeszcze raz zakręciliśmy. Najlepsze, że kręciliśmy na 10 jarów, czyli 80 obrotów, 81 obrotów. Pokręciliśmy. No i tacie wyszło 2,58. No i ja mówię, że teraz ja kręcę. No i ja przekręciłem 81 razy. 2,58 pokazało. Aż normalnie byliśmy w szoku. Bo jeszcze nam się to nigdy nie zdarzyło, ale jest elegancko, no. Wszystko ładnie chodzi, siewnik jest ciężki. HSX no też potrzebny był trochę balast, trochę większy, bo też mam 700. Jak zasypiemy do pełna, to czasami go, jakbyśmy szybciej puścili sprzęg, bo tam jest elektryczny, no to tam, znaczy rewersem jeździmy i na dwójce do bruzdy dojechali, czy coś, jak podbije, no to może stanąć dęba, ale tak to, że mamy proste pola, czy coś, to tam nie ma problemu z tym. Jak coś, to mu się dorzuci, dokupimy może 4 walizki i dorzucimy mu, to będzie już trochę więcej. Ale
tak to jak ktoś ma słabszy podnośnik, no ciężko będzie miał. HSX-dotory mają to, że mają mocne podnośniki, po 8,5 tony ma HSX. Naprawdę, to jest na mały ciągnik podnośnik jest, no chyba nie ma takiego ciągnika, żeby miał taki mocny podnośnik. Teraz widziałem u Joker Farma, właśnie u Adriana wstawił filmik, że Agromarz wstawia jakiś, wstawił do niego na testy ten agregat, talerzówkę pod siewnik SN300, właśnie pod zabudowany. Jest to ten, talerzówka ciągana. To właśnie teraz, to mi się podoba, że Agromarz pomyślał o tych, co właśnie chcieliby taki agregat, ale nie mają czym unieść na przykład. I to jest fajne, że Agromarz tak się rozwija. I że walczą, to znaczy walczą, no mają... Starałem się o tych właśnie klientów, bo takie podejście właśnie jak serwis do nas przyjechał, zrobili elegancko, no to mi się podoba, naprawdę. Polecam tą firmę. Choć wierno narzekaliśmy, no czepialiśmy się trochę. Jak to niektórzy powiedzieli, że fajnie, hiper, super jest kupić tańszą maszynę, a czepiać się potem. No jakby każdy tak myślał, to naprawdę ci producenci by mieli wszystko w dupie i robiliby najgorsze dziadostwo, jakie można, tylko nawet by się do tego nie przykładali, no bo... No bo co, jak to? Albo ty wziąłeś na to finansowanie, no. Wziąłem. Miała być dobra maszyna, no kurde, niech nie popisali się trochę, to niech to poprawią, no poprawili. Za to jestem im wdzięczny i naprawdę polecam. Firma jest git. A no czasami się trafi taki upierdliwy jak ja, no. No ale jest git. Jak przyjdzie nowy nabytek, to na pewno pokażę. Nie było uruchomienia jeszcze opryskiwacza, do tego nie ma żadnego filmu, bo nie chcę pokazywać wam co i jak, bo to on na razie stoi sobie w stodole w suchym. Będzie uruchomiony, to dopiero wam pokażę co i jakie ma wyposażenie. Komputer na razie karton stoi, pisze na nim, że dopiero uruchamia serwisant. No to jak uruchomi, to wtedy wszystko wam pokażę. A na razie chcemy znaleźć dziewaki na spokojnie i wtedy dopiero wezmiemy serwis, żeby uruchomił. I się okaże, jak to będzie się sprawowało. Na razie na tym skończymy vlog, no bo nie wiem, co więcej wam gadać. Jakbyście chcieli coś z gospodarstwa, nie będę robił obchodu gospodarstwa, bo trochę to jest taki zrób obejście gospodarstwo, no nie zrobię tego, bo to jest taki chwyt, wszędzie wie złodziej na przykład gdzie co stoi, a to tak lepiej nie kusić losu, wiecie jak to jest. Dobra, na razie tyle, do zobaczenia i usłyszenia, dzięki za oglądanie, hej.